Wykorzystaj narzędzie przesunięcie do określenia parametrów przesunięcia równoległego, w którym obrazem trójkąta W i N tego trójkąta będzie ten drugi szary trójkąt. Mimo przetłumaczonej polskiej wersji tego ćwiczenia widać ślady oryginału amerykańskiego, bo win po angielsku oznacza zwycięstwo. Taki żart językowy w zadaniu matematycznym. Mogłoby po polsku być na przykład trójkąt BUL. Taki żart. No to zobaczmy, jak to zrobić. Klikamy guzik przesunięcie. Tu mamy powiedziane przesuń o wektor i dwie współrzędne x i y wektora, o który chcemy przesunąć trójkąt. Jeżeli chcemy, żeby obrazem punktu W był odpowiedni punkt w tym szarym trójkącie, odpowiednim punktem powinien być ten, to musimy przesunąć się w kierunku x od wartości 2 do x równego minus 5. Czyli współrzędna x musi się zmniejszyć o 7. Wpiszmy w pierwsze pole minus 7 i przesunął się trójkąt w lewo o 7 jednostek. Wszystko się zgadza. Teraz współrzędna y. Musimy przesunąć się w dół o 1, 2, 3, 4, czyli współrzędna y wektora przesunięcia wyniesie minus 4. I wygląda na to, że się udało. Współrzędna x wektora przesunięcia równa minus 7 spowodowała, że przesunęliśmy każdy punkt figury o 7 jednostek w lewo, a w kierunku y przesunęliśmy trójkąt o minus 4. No i trójkąt W i N znalazł się w miejscu docelowym. Wszystko się zgadza.